Słuchajcie, muszę Wam się w końcu do tego przyznać. Tak, kończy mi się miejsce na serwerze i jest to dla mnie problem. Więc dzisiaj będziemy robić upgrade serwera, ale nie będziemy tylko dokładać dysków, zrobimy więcej. Wymienimy procesor, dołożymy RAMu, dołożymy kontroler dysków i jak tak sobie o tym myślę, to w sumie dużo rzeczy do zrobienia. Wiecie co? Ja chyba muszę napisać do jednego ziomka o pomoc. Na siema! Dostałem Twoją wiadomość. Ponoć potrzebujesz serwer. Ty, szybki jest ziomek. Więc generalnie to jest Grzesiek z kanału Kogry. Grzesiek się zajmuje serwerami i pomyślałem, że skoro ja dzisiaj robię upgrade i skoro Grzesiek mieszka blisko i skoro Grzesiek jest spoko ziomkiem, to niech przyjecie mi pomóc. Macie, już mam tak zapchaną, że tam mam transfery rzędu 20 MB na sekundę. O nie! No, dyski. Współczuję. Dyski SMR, nie? Także. Ale spokojnie, zobaczycie, będzie na wypasie zrobione. Dobra, chodź po ten serwer. No dobra, ale jak będziemy upgrade'ować, to jeszcze może bym tak wyłączył ten serwer. Myślę, że to może być dobry pomysł. Patrzcie, tu jest moja szafa, koło zlewu, z którego się zawsze śmiejecie. Słuchajcie, tak, serwer, którym się dzisiaj będziemy zajmować, to ten. Dokładnie ten, który tutaj jest. Ej, a w sumie, Krzysiek, chcesz się pomawić? Dawaj. Chcesz mi rozebrać serwer? Dawaj. Ej, bo ty tu szyn nie masz. A są jakieś takie uniwersalne szyny do takich obudów, bo one są w sumie takie same. Były, ale musisz sprawdzić, czy obudowa ma opcję wkręcenia tych szyn. Bo musisz mieć w szafie i w obudowie. Mądrego dobrze posłuchać, to zaraz sprawdzimy. Że tu akurat jest fajnie, bo ma jakby ciche te serwery, więc one są takie w miarę wolnoobrotowe wentylatory. Oczywiście nie odłączyłeś kabli. Słuszna uwaga. Widzicie, taki to pożyje, nie? Wziął sobie znajomego do filmu, jeszcze mu serwery rozbiera, przenosi. Wszystko. Uważaj, bo tam trochę rzeczy latają w środku. Dzięki, że mi to mówisz po wyjęciu. Nie ma sprawy, polecam się na przyszłość. Ten ma dużo śrubek, bo jest ważny, wiesz, żeby go nikt przez przypadek nie wyciągnął. Nie żeby coś, ale u mnie serwer dalej jest włożony tylko tak do rak te szyny i się nie trzymam. Że jak ktoś by się zapomniał i go mi wysunął, to. Z tym to ostrożnie, tam są dyski. Spokojnie, ja nie Linus Drop Tips. A propos tych szyn, bo trzeba wątek skończyć, no. To nie zapomnimy. Teoretycznie wydaje mi się, że tu szyny są do wkręcenia, bo są trzy śruby z jednej strony i z drugiej strony jest to samo, więc teoretycznie byś musiał sobie po prostu wziąć i sprawdzić na stronie producenta, czy to mają, a jak nie, to inaczej szukać. Czyń honory, otwieraj tą bestię. Dobrze, zobaczymy, ile tu jest skórzu. Nie. I ty mówisz, że ty masz brudną szafę? Ej, no czysty jest nawet. A widzisz, dobry filtr przeciwkurzowy dałem tam tu. Bardzo dobry. Tylko jedna uwaga, większe odstępy między dyskami. Ale widzę, że jest wentylator. Jest wentylator tutaj na nie, więc ja je sprawdzałem, nie grzeją się. Jest okej. Okay. Jest przepływ akurat powietrza na nie. Zabrakło mi RAMu, bo miałem tylko 8 giga początkowo, a potem mi się walały takie kości inne i zrobiłem z tego 16 w dwóch różnych parach. Śmiesznie to wygląda, nie? Słuchajcie, i generalnie ten serwer OG widzowie pamiętam, jak go budowałem już stary chyba z 3 lata temu, nie? I generalnie koncept był taki, że chciałem, żeby to był dla mnie taki NAS, gdzie docelowo chciałem trzymać tylko jakby wyrenderowane wersje filmów. Skończyło się to tak, że trzymam jakby wszystkie te klipy, wiecie, ujęcia na przykład na taką ładną kartę, jaką Grzesiek mi dał do filmu i który robię i w końcu zrobię, albo jakieś inne konsole. Jakby wszystkie tego typu klipy ja trzymam właśnie na tamtym serwerze. I jak było widać wcześniej, no skończyło mi się miejsce. Jak to narysować? Nie, no jako kwadraty po prostu. Takie, te? No dobra. Obecnie mam teraz 4 dyski HDD, które działają w konfiguracji RAID Z1. Czyli jest to macierz redundantna, tak to się mówi, Grzesiek? Tak. Tak. Jeżeli stracę jeden dysk, to w teorii nie powinienem stracić wszystkich danych. W teorii. A w praktyce jak to jest? No różnie. Mam dyski 3-terabajtowe, to jakiś czas temu, po tym jak mi padł 2-terabajtowy, padł mi 3-terabajtowy. Przypadek, nie? Ale już pomimo tego jest. Odzyskałeś dane? Tak, odzyskałem. Ile? Fakt, trwało to 8 godzin, ale. No, ale są wszystkie dane, na szczęście. Ja bym sobie to chciał tym razem troszeczkę mądrzej podzielić i będzie też więcej dysków. Tak się przygotowałem, mazek mi się zepsuł. Wiecie co, ja wam to w Paincie narysuję, dobra? Tu się kwadraty rysuje? Tak. Dobra, no to czekaj, to rysuję. Robienie grafiki to moja pasja, jak widać. Plan jest taki, że weźmiemy sobie 5 dysków HDD. Każdy będzie miał po 8 terabajtów i złączymy go macierz w RAID Z2. Mogę stracić nawet 2 dyski. Czysto teoretycznie. W praktyce jednak jest tak, że gdy stracę jeden, to mam czas, żeby pobiec do sklepu, kupić kolejny i odbudować macierz tak, żeby na 100% nie stracić danych. Oczywiście pamiętajcie, RAID to nie jest co?
kopia zapasowa. Tak. Musisz to gdzieś zgrać. I chciałem jeszcze zrobić sobie kolejną macierz, z której będę bezpośrednio jakby na serwerze montował filmy. I do tego celu posłużą nam dwa SSD-ki, 2 terabajty, które złączymy sobie w RAID 1, czyli w Mirror. Czyli wtedy, jeżeli w razie czego jeden z tych dysków padnie, to na drugim są dokładnie te same dane. I teraz tak, z tej macierzy, którą mam obecnie, ją potem rozmontujemy, jak przegramy wszystkie dane i z tych 2 3-terabajtowych dysków zrobimy sobie RAID 1 i to będzie tak zwany mój mission critical, tak? Czyli tam będę trzymał rzeczy, które już naprawdę nie mogę stracić i one będą miały dodatkową zewnętrzną kopię zapasową, a tutaj po prostu będzie redundantna macierz w razie czego. Jakbyście się chcieli dowiedzieć więcej na temat typów RAIDów, to ten pan zrobił bardzo fajny filmik na swoim kanale, polecam. I bardzo chciałem podziękować Western Digitalowi, bo podesłali mi naprawdę masę dysków, żebyśmy mogli sobie zrobić ten projekt. Podesłali mi 5 dysków po 8 terabajtów, konkretnie WD Red Plus. I co ważne, są to dyski CMR, co jest mega istotne w przypadku ZFS-a. Dodatkowo podesłali też 2 dyski SSD 2-terabajtowe na SATA, również z serii Red, które są przystosowane do NASów i mają całkiem niezłe TBW. Pa, widziałeś jaki RAM? Co ty gadasz? 32 giga w jednej kości? Tak, łącznie słuchajcie 128 giga RAMu. I część z was może się zastanawiać, po co mi tyle RAMu? Co ja będę z tym RAMem robił? Że ja korzystam z TrueNASa, on ma taki system, który nazywa się ARC. Co to jest, Krzysiek? ARC to ogólnie jest jakby taki cache, taki najszybszy, a jako, że TrueNAS uważa, że niezużyty RAM to zepsuty RAM. Zmarnowany RAM, tak. To trzeba go do czegoś użyć, tak? I właśnie od tego jest ten plik ARC, który jakby jest przechowywany w RAMie. Jeżeli przykładowo ja chciałbym montować sobie bezpośrednio z serwera jakiś film, to mając tak dużo RAMu, teoretycznie cały projekt, który zwykle waży około 40 GB, może być przechowywany w RAMie. No i wtedy serwer nie musi za każdym razem tego pliku szczytywać z dysku SSD czy z HDD-ka. On już po prostu jest w RAMie, on jest gotowy do przesłania bezpośrednio na komputer. A, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Ten RAM, który tutaj mamy, to jest RAM ECC, czyli z korekcją błędów. Ja ten temat trochę uproszczę. Jeżeli na przykład zapisujemy jakiś plik na serwer do tej naszego bezpiecznego RAIDa Z2, tak? No to najpierw te dane idą do pamięci RAM. No to głupio by było, gdyby w tej pamięci RAM zdarzyło się jakieś przekłamanie bitu, gdyby ten plik się uszkodził i uszkodzony zapisał się potem na dysk twardy. Po to mamy tą korekcję błędów, żeby tam takie rzeczy się nie zdarzyły przypadkiem. No i ogólnie RAM ECC tak z domysłu ma chyba stabilność poprawiać, co nie? Bo to nie tylko chodzi o zapis jakby plików, ale też o sam system operacyjny. Ja mam płytę w serwerze na AM4 i teoretycznie Ryzeny wspierają ECC, co jest super, tak? Bo możemy sobie wrzucić takie kości, tylko nie wszystkie Ryzeny i nie na wszystkich płytach głównych. Fajne jest to, że moja płyta faktycznie wspiera ECC. Jest to na stronie producenta. Super. Tylko problem jest to, że nie każdy procesor to wspiera i ten Athlon, który ja mam, tego nie wspiera. Powiem wam, pytałem nawet bezpośrednio AMD, które Ryzeny wspierają ECC i też nie dali mi takiej dokładnej odpowiedzi, jaką bym chciał. Generalnie jest z tym trochę bałagan. A, i żeby było zabawniej, to nie jest tak, że sobie kupicie byle jakie kości ECC do Ryzena, bo do Ryzenów też muszą być specjalne. To muszą być unbuffered DIM ECC, czyli bez tego dodatkowego chipu, który koryguje błędy, bo korekcja się dzieje niby w samym procesorze. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem. To co, zmieniamy procka, sprawdzamy czy działa, sprawdzamy potem RAM, sprawdzamy czy wstanie, ale najpierw trzeba odłączyć dyski. Patrzcie, kupiłem w ogóle procesor i jest tutaj zapakowany, a chłop mi jeszcze dorzucił chłodzenie, Fortisa trójkę. Bardzo miło z jego strony, dziękuję panu sprzedającemu. O, nie, przykleił się, to dobrze. No, nie wyciągnęliśmy chłodzenia razem z procesorem od razu. No wiecie, to jest taki dwurdzeniowy procesor, on jeszcze w ogóle był maksymalnie użyty, 10% obciążenia było, nie? Grzesiek mi tu ładnie, słuchajcie, zmyje pastę z mojego Athlonika. Dobra, w tak zwanym międzyczasie ja rozpakuję procesor. Mamy AMD Ryzen 3 Pro 3200G, czyli teoretycznie ze zintegrowanym układem graficznym i teoretycznie powinien wspierać ECC. Grzesiek, tylko pinów mi nie pognij. Precyzja, skupienie. Weszło? Chyba tak. Dobra, odłączyliśmy dyski. Tak. Czy to wstanie? No, nie działa. O, nie działa. No bo jakbyśmy jeszcze listwę włączyli... New CPU. Jest, 3200. Dobra. No dobra, słuchaj, no to pakujemy te kości i...
zobaczymy, czy to zadziała. Tak, niektóre z radiatorami, niektóre bez. Oto nasza kosteczka od Kingstona, 32 giga, unbuffered DIM ECC. Grzesiek, a co zrobimy, jak to nie zadziała? Bum! Jak oceniasz szanse? Spore. O! Jest! Wykrywa kości. Ty, ja sobie zdałem sprawę, że ja nigdy w żadnym swoim prywatnym komputerze nie widziałem powyżej 64 giga, nie? A tu jest 128 giga RAM-u. Ale to serwer. No serwer, no tak. Tu się zaczyna od 128. RAM działa, procesor działa. Pytanie, czy działa ECC. Dobra, no to słuchajcie, włączamy teraz ECC enabled. Nie wiem, czy coś się stanie, a i tak prawdopodobnie będziemy potrzebowali systemu, żeby to sprawdzić. Słuchajcie, musimy sobie wpisać taką komendę pod Linuxem albo pod Trunasem. Można dmi decode memory i tam nam wywali dużo, więc sobie zrobimy jeszcze less. I jest, to działa, ja pierniczę. Dobrze, patrzcie, tutaj jest error correction type multibit ECC. Jest maximum capacity 128, to sczytuję z płyty. Ja wam wrzucę teraz screena, jak to wyglądało wcześniej na serwerze, gdy miałem te zwykłe kości DDR4 z innym procesorem. Słuchajcie, najbardziej stresujący dla mnie moment się powiódł. To znaczy procesor, płyta główna i pamięć ECC faktycznie działa. Dokumentacja jest tak szczątkowa i bazowałem po prostu na różnych wpisach z różnych for internetowych i Reddita i tak naprawdę do tego momentu, aż nie wyświetliłem tej informacji w Linuxie, to nie byłem pewny, czy to zadziała. Ale wiesz, co możesz zrobić? Co? Teraz możesz teraz wszędzie na Reddicie pisać, że ej, patrzcie, działa mi. Może ci potem AMD odpisze? AMD mi odpisało, że teoretycznie oni tego nie blokują i w tych zwykłych procesorach bez Integry powinno to działać, ale to zależy od BIOSu płyty głównej. I słuchajcie, ta moja płyta główna ma 6 slotów SATA, a jak łatwo policzyć, docelowo w tym serwerze ma się znaleźć 9 dysków już po wszystkich przegraniach, jak się macie uda przerzucić, a tymczasowo będzie ich 11. Możecie znaleźć takie tanie kontrolery dysków, które wyglądają bardzo fajnie i do nich można nawet 20 dysków podłączyć, jak dobrze znajdziecie. Nie polecam czegoś takiego. Jak widzicie, tam jest tylko jedna linia PCI Express i jeżeli chcecie do Windowsa podłączyć dużo dysków i nie korzystacie ze wszystkich naraz, jest ok. Ale ZFS działa w ten sposób, że on korzysta ze wszystkich dysków naraz, więc to się kompletnie nie nadaje. I ja poczytałem, słuchajcie, na forum od Trunasa i oni polecają, słuchajcie, coś takiego. To jest karta, która jest producenta, który nazywa się LSI i ona normalnie, jak ją kupicie, działa w ten sposób, że ma hardware'owy RAID, że dyski pojedyncze nie są widoczne dla systemu operacyjnego. I co ja zrobiłem, to kupiłem już taką, która ma zmieniony firmware w tak zwanym trybie IT, Initiator Target. I to sprawia, że jakby każdy dysk indywidualnie jest widziany przez system operacyjny. Można to sobie sflaszować samemu, ja wam podlinkuję w opisie instrukcję, jakby ktoś z was chciał sobie to zrobić, albo można kupić gotową z firmware'em. I ja tak zrobiłem. Jak pewnie zauważyliście, trzeba zmienić jakby ten metal, który trzyma tą kartę jakby w slocie i później w obudowie, bo tu domyślnie jest ona po prostu pewnie pod serwery. Dobra, ogólnie w świecie serwerów jakby złącza SATA są bardzo mało stosowane, głównie jakby stosuje się jakby taki większego brata, czyli złącza SAS. Tutaj mamy akurat mini SAS model SFF8087 i do tego jest taki specjalny kabelek, który wpinacie sobie tutaj, kliknąć. Do złącza SAS podłączycie SATA, ale nie odwrotnie. Jakby do takiego jednego złącza spokojnie możecie sobie podłączyć takie 4 dyski i właśnie taki kabelek tutaj mamy. Co chcemy zrobić? Trochę uporządkować kablowisko. Najgorsze zadanie. No. Tak zapytałem Grześka grzecznie, czy sobie chce powpinać kabelki. Grzesiek mówi, no dobra, to w sumie zrobię. O, chyba Łukasz będzie zadowolony. Jestem zadowolony. Z tego. Wrzucimy sobie najpierw SSD-ki, bo tu mam takie zatoki na 525 i jakoś to tu można śrubeczką przykręcić, ale to jest takie nieeleganckie. I słuchajcie, Grzesiek pokazał mi coś, co nie wiedziałem, że istnieje i teraz to potrzebuję. Skoro już Łukasz idzie fajny serwer i kłada tu trochę jednak SSD i HDD, to mógł sobie coś takiego fajnego zainwestować. To się montuje w zatokę 525 i możecie tu sobie zamontować spokojnie 4 dyski 2,5 cala. Kolejne genialne pomysły Grześka, zobaczcie, te dziurki w SSD-kach odpowiadają tym, więc możemy to przymocować jakby tu od spodu i jakby na dole jest to samo, więc tak to wygląda już po fakcie, ładnie przykręcone dyski, nigdzie się nie ruszają. Przez to, że mam na M2 dysk na SATę też,
to niestety wyłącza nam te dwa porty SATA, więc będziemy musieli użyć tego kontrolera. Praca zespołowa. Praca zespołowa, proszę bardzo. Konfiguracje. O, wyskoczyły. Było widać. Przez sekundę było zrobimy, widać. Zrobimy stop klatkę widzą, żeby widzieli. Dobra, czyli dyski w teorii są widoczne przez kontroler. Odpalamy teraz TrueNAS-a i spróbujemy je zainicjalizować. No, odpala się prawdziwy NAS. Aleluja! Zobaczcie, RAM działa, procesor działa i patrzcie, nawet mamy tutaj napisane ECC. Jest mój pól, jest piwnica, która ma już 95%. Jest wykrzyknik, dlatego że on tutaj informuje, że gdy jest powyżej 80%, to wydajność jest gorsza. I teraz tak, co my sobie chcemy zrobić? Chcemy sobie przejść na pulsy nasze i stworzyć nowy pól. I zobaczcie, są faktycznie widoczne te dwa SSD-ki 2TB, które możemy sobie dorzucić. I tą pulę nazwijmy sobie montowanie. A, domyślnie mi wrzucił mirrora. Tu mi Grzesiek faktycznie dobrze podpowiada, czyli faktycznie jest RAID 1 tak jak chciałem. I robimy sobie create. Zostaną sformatowane dyski. Wiemy o tym. Tarada! Mamy. I słuchajcie, wyłączamy sobie kompresję, bo mi to i tak nic nie da, bo i tak pliki wideo są już na tyle skompresowane, że to tylko tak naprawdę obciąża wydajność akurat w tym zastosowaniu, w którym my mamy. Czyli robimy sobie zestaw danych, czyli dataset. I to też go sobie nazwiemy montowanie. No i słuchajcie, mamy faktycznie użyteczne 1,76, jak to się mówi, TB-byte'a? TB-byte'a. Już się połączyłem na nasz serwer i tutaj mamy nasz stary udział z tych HDD-ków i mamy nowy z SSD-ków. I sprawdzimy, czy działa. Tak, działa. Bo jak już coś możemy utworzyć, to jest git. Łukasz, no? Patrz tylko. Co jest? Weź se to dotknij, tego radiatorka. Co, ciepłe? Aha. Ała, jest. A działał chwilę, nie? Ej, czemu to się tak na... Ty, wiesz co, ja pójdę po taki mały wentylatorek może, co? Patrz, kiedyś kupiłem takiego pyrtka. O, patrz, widzicie? Taki malutki. Będzie profeska, tak? Gdy ci smutno, gdy ci źle, weź trytytkę, zaaplikuj se. Proszę Państwa, Grzesiek zrobił fachową robotę. Nice. No, fachowo. No, kliku nie było, bo nie jest pewny. No, wiadomo. Ej, nice. Super. Dobrze wymyśliłem? Dobrze wymyśliłeś, niby 4000 obrotów, a bardzo cichy jest w ogóle ten malutki wentylatorek. Grzesiek, bardzo dobra robota, proszę. Owocowy piątek, będę oceniał owoce twojej pracy. To nie wygląda tak ładnie jak petabajtu Linusa, nie? No nie. Ale słuchajcie, 40 terabajtów surowej pojemności w świecie serwerów to jest nic, ale na moje potrzeby to jest całkiem sporo. Jak zrobimy tutaj RAID Z2, szybko liczę, około 24 terabajtów powinno być użyteczne, nie? Tak. No to się chyba zmieszczę. O, czyli akurat macie idealne zobrazowanie, jak będzie wyglądać, o. Nie? Czyli te dwa dyski mogą sobie paść i dyski dalej będą działać. Dobra, to pierwszy trzeba otworzyć. Jako pierwszy mam przyjemność ja to zrobić. Czyń honory. Papierki to raczej nie. Papierki to raczej nie, ale dyski mamy, słuchajcie, 8 tera. To tera to ładujemy, co? Zabawna sprawa, jak pewnie dobrze się tutaj przyjrzycie, zobaczycie, że no dodatkowe 5 dysków tutaj nie wejdzie. I słuchajcie, akurat jest tak na styk, bo mogę zamontować 7 dysków i docelowo 7 dysków HDD tu będzie. Ale tymczasowo potrzebujemy tutaj 9 dysków HDD, żeby starą macierz zgrać na nową macierz. Ej, wiesz co tak teraz chminie? Czekaj. To są dyski 3TB? Mhm. To czekaj, 3, 6, 9, 12 plus 40, to plus masz jeszcze 52 plus 2 razy po 2, 56 terabajtów? W jednej budzie. Potrzebuję dużo miejsca. Szeroki chłopak. Widzowie, a wy co byście trzymali na takich dyskach? Bo tak naprawdę powinniśmy tak to wykręcić. No właśnie. Kurde paja. Słuchaj, odepniemy wszystkie te dyski potem, jak już się wszystko przegra i sobie podłączę na spokojnie. To trzeba usiąść na spokojnie. Przyjadę i to sprawdzę. Słuchaj, ja widzą pokażę nawet. Houston, chyba mamy problem. Czyli co, chcesz powiedzieć, że jednak trzy będą leżały u góry tymczasowo? No nie, ja bym to odkręcił, to tu po prostu dał. Ale to jest ciężkie teraz. Czekaj, bo ja nie wiem... To jednak ja to mam podnieść. Czekaj, bo ja nie wiem, jak ja to mam złapać. Jednak nie. To jest git. Okay. Dobra. Na dół. No na dół. I słuchajcie, platforma AM4 się ładnie skaluje pod taki serwer, się okazuje. Dość energooszczędna, cichutka, jeszcze ECC wspiera. Grzesiek, teraz zadam takie wredne pytanie. A jak tam twoje serwery i energooszczędność? Przemilczmy to. Czyli co, w teorii mamy wszystko? No, odpalamy. Odpalamy! Teraz słuchajcie tego dźwięku, jak te wszystkie dyski będą się rozkręcać.
Ale one są głośne. Ale słyszałeś, jak się odpalały te twoje, a potem 8-terabajtowce? Jaki różny spin-out jest? Mhm. Dobra, no to startujemy serwer, zaraz zerkniemy, jak to wygląda na tym webowym interfejsie. Dobra, słuchajcie, zalogowaliśmy się do panelu, robimy nowy pool i z racji tego, że stary się nazywał piwnica, musimy zrobić coś, co jest głębiej, bo to jest lepsze niż piwnica, więc nazwiemy go loch. Są nasze HDD-ki, 5 8-terabajtowców, 7,3 TB-bajta i robimy sobie teraz tak cyk i robimy sobie tak siup. I nawet nam, zobaczcie, zasugerował od razu RAID Z2, czyli tą konfigurację, którą chciałem. Robimy create. Podobnie jak w tej pierwszej puli, którą robiłem, tu będą głównie materiały wideo, więc sobie wyłączamy kompresję, dodajemy sobie zestaw danych. To jest... Czekajcie, sprawdzamy. Teraz patrzcie to, czy działa na pewno? Tak, działa, test. I teraz patrzcie to, właściwości. Nie będziesz, bo nie musisz go zmapować. A, muszę go zmapować. Escape. Yeah, 21,4 terabajtów. Tak jest. Teraz możemy ładować pliki. O, jest moc, jest siła. A to teraz pięknie widać, jak bardzo jesteś out of tak, space. Teraz tak bardzo widać na tych dwóch pozycjach na czerwonych, jak bardzo potrzebowałem tego miejsca, prawda? I teraz tak. Musimy sobie skopiować z tej starej macierzy na nową macierz. I oczywiście mógłbym sobie to zrobić z poziomu Windowsa, po prostu zrobić kopię w klej. Ale po co? Bo TrueNAS jest na tyle super, że możemy sobie ustawić replikację, że w obrębie serwera przeniesiemy cały dataset z jednej puli na drugą. Tylko jaki jest problem, Grzesiek? Czas. Tak lekko licząc, gdybyśmy kopiowali z prędkością 100 MB na sekundę, czyli optymistycznie, to tak z moich luźnych szacunków wychodzi na to, że to się będzie robić 16 godzin. No słuchajcie, na pewno muszę go na weekend tutaj zostawić, więc zrobimy teraz taką akcję, że przenosimy to w tym stanie do szafy. Odpinamy pod UPS, żeby się w razie czego nic nie wywaliło po drodze, żeby było podtrzymanie. I puszczamy replikację i miejmy nadzieję, że to zadziała. Kto go niesie? Chyba ja, co? Niech będzie. Ej, nie ma źle. No dobra, nie musielibyście mi tego. 24 hours later. Więc tak, jeżeli chodzi o samą replikację, trwała ona od godziny 16 do godziny 3 nad ranem, więc jak łatwo policzyć, jest to jakieś 11 godzin. Ale ogólnie to jest naprawdę super funkcja. Moje snapshoty przeniosły się bez problemu i dane faktycznie były na miejscu w nowej macierzy dyskowej. W takim razie mogłem znowu wyciągnąć serwer z szafy rakowej, wypiąć 2 z 4 starych dysków i wszystkie porządnie zamontować. Jak widzicie, 2 z dysków są trochę z boku i wentylator nie będzie ich owiewał, ale tutaj uspokajam, te będą na kopię zapasową, więc one często będą uśpione w standby. Dodatkowo kupiłem też tą kieszeń na dyski 2,5 cala, którą wcześniej pokazywał Wam Grzesiek i możemy tutaj zamontować 4 dyski 2,5 calowe, z tyłu mamy 4 porty SATA i zasilanie na starego Molexa. Wrzuciłem to do serwera i muszę przyznać, że faktycznie jest to fantastyczne rozwiązanie. Po odpaleniu serwera musiałem jeszcze z 2 starych dysków utworzyć macierz RAID 1, tak żeby nam wszystko działało w mirrorze, no i voila, wszystkie pule zrobione. No dobra, i teraz pewnie zastanawiacie się, jak to działa, czy faktycznie jestem zadowolony z tego, co zbudowałem. I tak, jestem bardzo zadowolony, bo działa to fantastycznie. Dużo RAMu działa dokładnie tak, jak się spodziewałem. Mamy ponad 100 GB na cache, więc pliki kopiują się na i z serwera błyskawicznie. Z dysków SSD po sieci mogę też bezpośrednio montować. Działa to bez problemu pomimo gigabitowego połączenia. Ba, nawet okazuje się, że z tego samego udziału mogę montować jednocześnie ja i mój brat i działa to praktycznie tak samo jak na lokalnym dysku, przynajmniej ja nie widzę jakichś drastycznych różnic, a wierzcie mi, że jestem bardzo wybredny. Jak tak patrzyłem sobie na użycie sieci, to nie przekraczałem 300 megabitów podczas montowania. Jeśli chodzi o wydajność tych macierzy, to wrzucam Wam tutaj tabelkę, jak to wygląda mniej więcej. Trochę ciężko jest to zbenchmarkować przez to, że mam bardzo dużo cache'u w tym systemie i żeby nie podać Wam po prostu odczytów i zapisów bezpośrednio z niego, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale przez to, że mam karty sieciowe i switche gigabitowe, no to z poziomu Windowsa zobaczę transfery maksymalnie na poziomie 110 MB na sekundę. I tak nadal mam w planach zrobić za jakiś czas upgrade sobie tutaj sieci w studio. Nie wiem, czy to będzie 2,5 giga, czy 10 giga,
ale tak, no na pewno mógłbym mieć lepsze transfery bezpośrednio na serwer, gdybym faktycznie miał lepsze switche i lepsze karty sieciowe. Ale to jest troszeczkę większa operacja, więc z tego zrobimy kiedyś osobny film, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Jeśli chodzi o pobór mocy, to cały serwer z odpalonymi wszystkimi dyskami bierze 80 W. Ja jestem z tego giga zadowolony, bo jest energooszczędny, jest cichy, jest wydajny, mogę sobie bezpośrednio z niego montować i mam całą masę miejsca, więc jestem po prostu mega, mega przeszczęśliwy. Mogło być naprawdę zdecydowanie gorzej. Może to moja zasługa? Ja myślę, że tak, słuchajcie. Ja myślę, że to dlatego, że Grześka zaprosiłem i Grzesiek swoimi magicznymi rękami dotknął ten serwer i serwer już wiedział, że musi działać dobrze. Także ja Grześkowi bardzo dziękuję za to, że wpadł. Wy możecie wpaść do niego na kanał, jeżeli lubicie serwery. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Bios.